Peggy 18. Cześć, witam Was serdecznie w 30. już odcinku z Fallouta 4. Ostatnio, jak pamiętacie, zakończyliśmy sobie fajne przeszukiwanie Habris Comics i teraz tak sobie pomyślałem, że idąc za ciosem, fajnie było zrobić misję Srebrny Phantom, który jakiś czas temu gdzieś tam mi się aktywowała i on jest niedaleko. Tylko teraz nie mógł czekać, które to wziąłem zadanie? Sprzątanie zamku to nie? Pokaż na mapie, to jest tutaj, czyli porozmawiaj z Kentem Connollym. Chciałbym tutaj się udać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zrobiłem sobie jakiś taki karabinek, który no, posiada dużo amunicji, bo akurat sporo takiej zebrałem. Także będę sobie chwilowo tym pomykał, żeby troszkę amunicji pozbierać innej. Dobra, zbliżam się. No, jeszcze kawałek jest, także... Odkryto Boston Common. Kurczę. Łabędzi staw. Promieniowanie. Co to jest? Co to jest? Kurde, jakie promieniowanie katastrofalne. O kurde, co jest? Ej, o co chodzi? Słuchajcie. Wy to widzicie? Czy tylko ja to widzę? Co to jest? Jak się wpakowałem? Poziom 50. To już po mnie, to nawet... Szkoda w ogóle... Wpakowałem się tak, że to aż... przykro będzie patrzeć na mnie. O kurde. Musiałbym znaleźć jakiś super tajny sposób na nie wiem, załatwienie go. Nie, to nie ma szans. Chociaż spróbuję, no nie będę taki. Spróbuję. Nie, to w ogóle. Słuchajcie, to nie ma sensu. Że on tutaj będzie. Ja nie trafię za każdym razem. To nawet. Chyba, że. Zobaczę, czy mam wyrzutnię rakiet. Jak. Coś ostatnio brałem jakąś wyrzutnię chyba rakiet. No to nie, to w ogóle. Jakiś dramat. Wpakowałem się całkowicie przypadkowo. Do tego gościa. Nie wiadomo po co w ogóle. Pięćdziesiąty poziom. No jest to po prostu jakiś super... super hero. Mega hero, ale schodzą mu hapsy. Słuchajcie, schodzą mu hapsy. Najwyżej wykorzystam całą amunicję. Postrzelam sobie. O, dobra, dostałem jakieś one-shota z kamulca. No, powiedzmy tak, teoretycznie jest szansa z nim wygrać, ale myślę, że szkoda w ogóle wypruć się z całej amunicji. Po prostu ominę sobie tą lokalizację. Laser Gatlinga. Zobaczcie, jak wspaniale wygląda na tym ekranie ładowania. No nieźle, nieźle. Na pewno przepotężna broń. Być może jakby to miał 50 level, to z czymś takim wyskoczę na takiego potwora. No pewnie jakiś jeden z potężniejszych bossów w tej grze. Podejrzewam, także ominę sobie kompletnie tą lokalizację. Oj, mam save'a w bazie, no to musicie wybaczyć, gdyż muszę się jeszcze przenieść do tutaj. Dobra, Habris Comics. Dobra, pójdziemy sobie teraz od tego halucynogena. No fajnie, fajnie też, że trafia się na te potwory
tak naprawdę od razu, że nie jest to uzależnione. Zawsze mi się to w Falloutie podobało, że można być leszczem i trafić od razu na szpona śmierć i tyle, i zdychasz i koniec. A nie, że gra dopasowuje poziom trudności do bohatera. Po prostu, jeśli teraz tam nie pójdziesz, to musisz tam wrócić, nie wiem, za 100 godzin, jak się rozwiniesz. To zawsze była mocna strona Fallouta. No dobra, wgrywaj się, wgrywaj. Nie tak to miało wyglądać. No ale przynajmniej mogliście zobaczyć jakiegoś kolejnego mega bossa. Dobra, teraz damy sobie od razu sejwika. I pójdziemy sobie... Co, chyba gdzieś... No, nie w tą stronę w ogóle, dobra. No to tutaj sobie pójdziemy. Postaram się nie wchodzić nikomu w drogę. Chociaż nie wiem, czy jest taka w ogóle możliwość. No i co nas czeka? Czy to jakieś wypasione tam będą jakieś potwory, czy coś prostego? Radio Srebrnego Fantoma cały czas mówi. My, jak wiemy, ten Srebrny Fantom, tak naprawdę wiemy już, kim jest. Tutaj pewnie. Jakiś kręcono o nim film. Ostatnio się o tym dowiedzieliśmy, także... Zawsze coś. Dobra, gdzieś tutaj może... Gdzieś zaraz tu wpakuję, coś czuję. Mocarny super mutant zwiadowca. Fucking shit. I'm just meeting a friend. No business of yours. Perhaps I'll just call him. Now find them, human. Kurde, ale teraz wyrwa ładnie. Your wallet. And that stanley briefcase. No ładnie. Dobra, ładnie, ładnie dostaję. Do you have any idea who? No, jeez, Louise, why'd you go and do that? Cause he could have made us, that's why. You wanna spend another stretch in the pokey? Oh. Now, ten jak mu wygrzmocił. Dobry ten toporek jest. Dobra, weźmiemy sobie jakąś może oczyszczoną wodę. Wyłączę na razie te radio Srebrnego Fantoma, bo jakoś tak delikatnie zaczyna wkurzać. Ułatwiający skórzany ochraniacz na nogę. Dobra, weźmiemy sobie kapsel nabój, automatyczna samoróbka. Ten nic nie ma? No dobra, trudno. Podążamy tropem Srebrnego Fantoma. Tutaj niezły klimat w tym. Łowiecka deska. No, nic ciekawego. Nie będę tego brał nawet. Mogę tego nie brać? Chyba nie mogę. Piszczel. Rozwinąłem sobie również perka na... znaczy złomiarza, który daje... Wyciąga dodatkowe rzeczy... Z broni. Dzięki temu sporo sobie tam właśnie różnych śrub przykitrałem. Całkiem, myślę, dobra rzecz, szczególnie, że dużo się tej broni zbiera, a śrub zawsze brakuje. Tak naprawdę nie chciałem tego. No dobra, musimy się chyba z nimi w takim razie... To są nasi wrogowie, no tak. Rekrut strzelców. Ale broń laserową mają, także... Dobra, snajpereczka, dobra rzecz. Trochę się niestety kończą pociski. Także zaraz sobie przejdę na tą samoróbkę, którą ostatnio zrobiłem. Kto tu jest? Steampack. Nic poza tym. Czy my w ogóle jesteśmy w dobrej lokalizacji? No coś w tym stylu, tak? Budynek Mass Fusion. Pewnie jest tam masa tych strzelców.
Ogniwo fuzyjne sobie weźmiemy. Ale ponieważ tropem srebrnego fantoma. No chyba, że tutaj trzeba przejść przez to, no cholera wie. Zobaczymy, czy to można przejść sobie dalej, czy trzeba przejść przez tą lokalizację. Bo nie jest wykluczone, że po prostu to trzeba tędy, ale może nie. Co tu mamy? Czy to jest gdzieś tutaj już? Kto tu wyłazi? W ogóle, dobra, zobaczmy, co jest warta ta broń, ta samoróbka. No, nic specjalnego tak naprawdę. Kapsel, spinka, nabój. Dobra, tam mają tą swoją bazę. Rzucają jakieś granaty. No to muszę zmienić na coś takiego. Pięknie. Kurde, niestety. Niestety wyrwałem. Znowu granat leci. Bandycka łajza. Teraz damy sobie z watsa. Kurde. Cholera jasna, no. Dałem się. No, będę pierwszy? Tak jest. Tak jest. Maczeta. Jakiś emaliowany ochraniacz. Dobra, zwalniemy sobie steampaczka. Kurde, no chciałbym sobie po prostu przejść. Dobra. Headshot. Kolejny. Tutaj, kurde, gule cieczają. Jeszcze jest jakiś tam koleś. Widziałem go przez chwilę. Tam mamy również wieżyczkę. To dobrze było ją zawczasu rozwalić. Dobra. No i pokaże się, czy nie pokaże? Jest. Kurde, znowu te granaty cholerne. No jeszcze, kurde, żyje. Dobra. Bu. Tak naprawdę nie chciałem się z nimi rozprawiać, ale trudno. Tu mamy księgarnię Old Corner, zbadaj. Pierwotnia apteka. Możemy sobie poczytać. Książki. Pewnie jest szansa na znalezienie jakiejś fajnej. To sobie weźmiemy. Pewnie jest znalezienie jakiejś fajnej książki, komiksu. Ale cały czas próbujemy. Kurde, tylko to jest teraz tam. Dobra, spróbujemy teraz górą w takim razie się pokręcić. No nie bardzo. Jak tam przejść? Jak tam przejść, jak tam trafić? Kurde, znowu supermutanci. No bez jaj. Mam dwa tylko pociski ze snajperki. I to wszystko. Jeszcze nie trafiłem. No i koniec. Koniec amunicji niestety. Tu koniec amunicji. Tu nam tylko zostało. I lipa. Lipnie z tą amunicją. W ogóle nie wiem, czy tam trafię. Kapsel, nabój. Jakiś ołowiany.
teraz pytanie, którędy iść? Czy tu? Czy tu? Tu się mogę tak naprawdę rozejrzeć. Jabłuszka. Ciasteczka. Nie wiem, czy to się do czegoś przydaje, ale może coś z tego się robi. Dobra, spróbujmy. Może gdzieś tam trzeba lecieć. Rzucimy mu granat. Spróbuję postrzelać z tej broni. Marnie to coś widzę. No właśnie. No właśnie. Kurde, z rakiet wali. Ja nie mogę. Gdzie on jest w ogóle? Dwóch supermutantów. Aj. Spróbujemy z krytykiem. Dobra, trochę weszło. No i dobrze. Teraz sobie weźmiemy znowu steampacka. Gdzieś tu jest ten super mutant. Kurde, nie chciałbym. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, spróbujmy ich olać. Może jakimś cudem trafimy wreszcie. Dobra, co my tu mamy? Żebra i miednica. No dobra, no nic specjalnego. Tam coś da się z tego chyba tworzyć, ale nie będę. Jakiś olej chyba naprawczy czy coś takiego, coś tutaj już wychodzi. Automatyczny laserowy pistolet, mentaty, pojemnik z krwią. No gdzieś, kurde, tutaj, no gdzieś tutaj. Metrów, no, czaje się ostro. Gdzieś jest dobrze ukryty. Może tu? No, lokalizacja bardzo ciekawa. Czuć taki klimat apokaliptyczny, zdecydowanie. 38 metrów, no. Gdzieś tutaj jest w okolicy. Jest tutaj małpka. Jak jest mopka, to za chwilę będzie jakiś pewnie alarm. Wejście na górę. Bandycka łajza. No spróbuję postrzelać z daleka. Coś tam weszło, ale nie jest to jakaś super hiper broń. Z kimś walczą. Dobra, biegnie. Spróbuję tam im rzucić coś. Chyba, że już mi się skończyły w ogóle. Mocarny bandyta. Dobra, z kimś walczą, są zajęci. Wykorzystał. Ole, dostał. Ja nie mogę, jak ten kurde silny tłucze. To szok. Dobra, coś tutaj jest. Później to będziemy sobie. To dużo dźwigasz. No to muszę coś dać naszemu silnemu. Szybciutko. Niech sobie nosi. Już będzie, kurde, lepiej. Nabój. Dobra, nie wiem, z kim walczyli. Dobra, mamy no, 19 metrów. Idziemy dalej. 16, gdzieś tutaj, no gdzieś tutaj na dole, ale... Ale gdzie? Super mutant.
Dobra, z tego sobie trochę postrzelamy. Może zmienię sobie jeszcze na może granaty. O. Możemy ich jakoś ominąć? To nie bardzo. Dobra, spróbuję mu strzelić po ręce. Kurde, nie chcę się tutaj zagłębiać w te walki. Dobra, zwiewam, może dojdzie nasz silny potem. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? No, ciągle gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj, no gdzieś. Pokazuje, że tą ulicą dojdziemy. O! Co to za lokalizacja? 21 metrów. Jest! Jest, wreszcie udało się. No dobra, słuchajcie, kto tutaj? Ktoś tu śpi? Nie, nie żyje. Złoty zegarek. Jeszcze była samoróbka, pistolet. Dobra. Dobra, w takim razie wchodzimy szukać srebrnego fantoma. Dwadzieścia minut zeszło na szukaniu samej drogi. Dobrze ukryty. Zobaczymy, czy to już. O, jak to przyjemnie. Hey, hold up there. First time in good neighbor? You can't go walking around without insurance. Ubezpieczenie. Spróbujmy przekonać go, wyperswadować. You better back off. Or you're the one who's gonna need insurance. What was that? I couldn't hear over the sound of all that pathetic. You hand over everything you got in their pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody accidents. Someone steps through the gate the first time. Kurczę, jakie miasteczko wykręcone. What do you care? He ain't one of us. No love for your mayor, Finn. I said, let him go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. O kurde. Sami bandyci. Breaking my heart over here. You all right, brother? You're a ghoul? That's right. Like my face. I think it gives me a sexy King of the Zombies kind of look. Big hit with the ladies. Listen, a lot of walking rad freaks like me around here. So you might want to keep those kinds of questions on the low burner next time. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Dobry klimat. Good neighbor? That what you call this place? That's right. We cobbled this little neighborhood together out of the freaks and misfits that just wouldn't be accepted anywhere else. You'll see. You make enough friends here, you'll call this place home soon enough. So long as you remember who's in charge. No dobra, przyjemna okolica. Lekko zwariowana. Ach, tutaj nic nie możemy brać. Nawet puszek. Silny. No dobra, pogadajmy ze sklepikarzem robotem. Cleo. Everything here is guaranteed to injure, maim, or kill at your discretion. Except me. I only kill when I want to. Who? What are you? I'm a woman, baby. Can't you tell? Oh, of course you are. It's just all those metal plates. You're a robot, right? A very womanly robot? Designation Assaultron. Designed to provide a variety of security-related tasks to the Sturmotron. Runtime conclusion. Why work for the man when you can work for yourself? New designation. K-L-E-O. Cleo.
fully independent small business owner. Robot enough for you, smooth talker. Now what are you buying? Dobra, zobaczmy, co ma. Each weapon tested on someone who deserved it. Czy coś ma ciekawego? Broń plazmowa. No, no, no. Ciekawe. Celny zapalający automatyczny laser. Imprezowicz. Rakietnicza. Rower, dobre, dobre. Kryoogniwo. To sobie kupię. O Jezu, 3861 kapsli, dobra. Dziękuję, anuluj. Materiał, olej, miedź, włókno balistyczne. Sporo pocisków. Sporo pocisków. Ciekawe, po ile są naboje do strzelby. 360 kaps, ale biorę. Bo to się przyda. Nabój gamma. Napierśnik niszczyciela. Odporność 44. Wartość 22 tysiące kapsli. Uhuhu. Naprawdę niezłe rzeczy. Ogniwo fuzyjne. Ołowiana rura. Paliwo do miotacza ognia. Tutaj 16 tysięcy. Potężna, precyzyjna dwururka. No naprawdę. Przebijający młot. 51 obrażeń. Kosmos. Naprawdę niezły. Rdzeń fuzyjny. 534 kosztuje rdzeń fuzyjny. Strzelecka samoróbka, skalibrowana, strój tułacza. No zobaczcie, jaki wybór. Wkład plazmowy. Wyrzutnia rakiet. Tutaj troszkę ładujący, wzmocniony, laserowy karabin snajperski. No też wygląda kosmicznie. No ogniwa fuzyjne. Kurde, jak to ładnie wygląda. To kosztuje 280, także jak nie będzie nic lepszego, to po prostu wezmę. I to już jest koniec. Słuchajcie, biorę to coś, bo to wygląda rewelacyjnie. To będziemy mieli 640 kapsli. No i może jeszcze trochę... Może trochę... nabojów. 50 mm. Nabój 10 mm. 345 kapsli. Biorę, słuchajcie, kupuję, bo to jest zawsze przydatne. Nabój 308, nabój 38. 183 kapsle. Biorę po prostu, ile się da. To już niestety za dużo. To też drogo. Kryoogniwo też drogo. Dobra, także biorę coś takiego, zaakceptuj. 1200 coś. A teraz spróbujemy może coś sprzedać. Zobaczymy, czy coś będą chcieli kupić. Wartość 14. Mina kapslowa, mina odłamkowa. Perforowany, potężny karabin snajperski. Bardzo dobry, nie sprzedaję go. Naprawdę solidny. Samoróbka, pistolet. To sobie kupiłem, bo wygląda bosko. A, i jeszcze chciałbym... Dobra, to na razie zaakceptuję. I jeszcze chciałbym kupić tą broń plazmową, pistolet. Po prostu dla kolekcji, żeby mieć. 328. Także kupuję broń plazmową. Całkowity koszt 644, ja tutaj wybrałem, kurczę. Weźmiemy, zresetujemy. Kurczę, ja coś wybrałem więcej, o co chodzi? Dobra, na razie wezmę, anuluję. I teraz pytanie, czy to kupiłem, co chciałem, czy nie? Czy wszystko się anulowało? Mam 860 kapsli, czyli coś... Nie, okej, okay, to kupiłem. To kupiłem jeszcze w takim razie, tylko kupię... Kupię tylko ten pistolet plazmowy do kolekcji. Jestem kolekcjonerem zdecydowanie broni w tej grze. Planuję zrobić większą hawirę z dużą, naprawdę ogromną półką na broń. Dobra. Coś takiego. Pierwszy raz tak naprawdę porządny
Porządny sprzedawca. Tutaj oczywiście miniatomówkę. Dobra, tylko troszkę się rozejrzę. Kim jesteś? O, proszę. Ocaliłem Rexa Goodmana i już wieść się o tym rozniosła. Daisy. Co ma Daisy? Co sprzedaje Daisy? Handel. Cash or trade. Let's get started. Różne ma rzeczy. Antyrady, 200 drogo. Różne widzę głupotki. Czaszka, fantastyczny koń mechaniczny. Trzeba zerkać, a wiadomo, może się trafi na przykład jakaś gazeta. Karabin snajperski, kryształowa karafka. No proszę, ile rzeczy? Mięso, bramina, naboje. No, chyba trzeba będzie pomyśleć nad... chyba biorę te naboje do strzelby. Trzeba będzie pomyśleć nad... jak to się mówi... tym perkiem, umiejętnością, która daje coś do handlu, bo jak widać... będzie można tutaj naprawdę... dobre rzeczy czasem brać. Steampaki po 128. Kurde, drogo. Strzelba bojowa, bardzo fajna. Może sobie kiedyś taką zrobię. Ciężarówka, stal, śruba, plastik, guma. No okej, okay, okej. Okay. W takim razie akceptujemy tą wymianę z pociskami. Słuchajcie, w takim razie tutaj sobie zakończymy. Zeszła nam droga na poszukiwaniu srebrnego fantoma i od tego momentu sobie zaczniemy i będziemy go szukać, bo może to jakaś jest większa lokalizacja, także może być bardzo ciekawie. Żegnam się z wami i do następnego odcinka. Cześć!